Witam w drugim odcinku z cyklu pielęgnacja i rozmnażanie roślin domowych. Dziś Echmea wstęgowata. Zapraszam. Roślina ta pochodzi z Ameryki Południowej. W naturze rośnie jako epifit. U mnie wystąpiła w pierwszym moim filmie. Wtedy kwitła, miała trzy piękne różowe kwiatostany. Jej kwiaty są drobniutkie, fioletowe, ale osadzone właśnie na takich pięknych, ogromnych różowych przysadkach. I wraz z tymi srebrno-zielonymi liśćmi wyglądają przepięknie. Roślina ta zakwita u mnie około czerwca, a ostatni kwiat w tym roku, właściwie to w tamtym już, usunęłam w grudniu, także kwitnie bardzo długo. Po kwitnięciu stopniowo zamiera, ale wypuszcza nowe rozety. Od jednej do trzech nowych rozet. U mnie są tutaj cztery takie młode roślinki. Moja echma posadzona jest w ziemi uniwersalnej. Podlewam ją dopiero jak wierzchnia warstwa mocno przeschnie. Z tym, że wiosną młode rośliny podlewam więcej, aby zakwitły. Wówczas również ustawiam je bardzo blisko okna południowego albo wręcz na parapecie okna południowego, bo zauważyłam właśnie, że do zakwitnięcia potrzeba jest naprawdę dużo, dużo światła. Można ją podlewać do rozety, i robię tak też właśnie wiosną, że tutaj wlewam wodę do tej rozety, ale również do podłoża. Z tym, że powinno się tą wodę wymieniać co trzy tygodnie, u mnie byłoby to zupełnie niemożliwe, dlatego też lałam tyle wody, żeby, ta, żeby zdążyła odparować. Potem, jak już zakwitnie, to podlewam ją tylko do ziemi. W pierwszym filmie wspominałam Wam również, żeby pobudzić roślinę do kwitnienia, można do środka rozety włożyć kawałek jabłka, tylko nie można tego trzymać zbyt długo, żeby nie zgniło, albo położyć taką cząstkę jabłka bezpośrednio na ziemi. Ja pierwszy raz w tym roku stosowałam ten trik do dwóch roślin, do tych właśnie, a do tej trzeciej nie i też zakwitła. No ale możecie spróbować, jeśli jest oporna ta roślinka i nie chce kwitnąć. Te młode rozety po powsadzeniu do ziemi będą kwitły najwcześniej w przyszłym roku, ale może to być później. Tutaj mam taką młodą roślinę, która jeszcze nie kwitła. Jeszcze jedną mam w pracy i właśnie zamierzam ją już teraz postawić na oknie południowym. I zaczęłam ją również podlewać tutaj do środka rozety. Wcześniej już usunęłam z tych starych rozet dolne liście, aby umożliwić młodym roślinkom rozwój, żeby miały więcej miejsca i więcej światła. Dziś zamierzam oddzielić dwie albo trzy młode rozety, zobaczymy, a tą najmniejszą jeszcze zostawię, żeby sobie podrosła. Po wyjęciu z ziemi widać, że ta jedna sadzonka nie będzie miała swoich korzeni, ale to nic, ona się ukorzeni w ziemi, a ta druga ma ładne korzenie. I teraz będę ją oddzielała. Niepokój, nie, z sekretarzem by było to niemożliwe, bo można by odciąć również korzenie. O, takie jakie to jest twarde? Jednak jakieś korzenie tu są. Ostatecznie mam trzy nowe roślinki. Dwie mają korzenie, jedna naprawdę duże, także muszę przygotować dla niej większą doniczkę. Ta ostatnia nie ma korzeni, ale tym się nie przejmuję, bo już tak nieraz miałam. Wówczas zdejmuję te dolne liście. Następnie wkładam do wody do ukorzeniacza, no i do doniczki, na której na dnie jest keramzyt, no i dalej ziemia uniwersalna. I tą roślinkę, żeby się przyjęła lepiej, żeby wypuściła korzenie włożę do przezroczystego worka foliowego. Jeszcze zapomniałam dodać ważna informacja, że te młode sadzonki oddzielamy od rośliny matecznej, kiedy osiągną około połowy wielkości tej starej rośliny. I w ten sposób mam mnóstwo echmei. Te dwie z przodu to są te z korzeniami. W głębi jest folii bez korzenia. Nie podlewałam ich, zrobię to za jakieś dwa dni. Tutaj mam echmea, która jeszcze nie kwitła. Mam nadzieję, że wkrótce wypuści piękny kwiat. Ale czasami bywa i tak, że echmea nie zakwita, ale mimo to wypuszcza nowe rozety, więc trudno. Nie przejmujcie się tym, pewnie miała za mało światła. I wracając jeszcze do nasłonecznienia, uważajcie troszkę z tym słońcem. Jeśli macie naprawdę prażące słońce na parapecie, to albo ją wtedy w te dni troszkę odsuńcie od okna, albo po prostu umieśćcie od razu w pobliżu okna południowego, ale nie bezpośrednio na parapecie. I tutaj mam starą roślinkę tam która była w tej donicy. Widzieliście pewnie, że ona była we własnej osłonce I, i ta młoda roślina jeszcze jest troszkę za mała, więc poczekam, żeby jeszcze urosła, zanim ją oddzielę i tak sobie pomyślałam, żeby uniknąć tej sytuacji, że roślina nie ma swoich własnych korzeni, to można by wcześniej podsypać ją ziemią. Pod tą sadzonką, żeby ona miała warunki, mogła wypuścić swoje własne korzenie. W starej Donicy zostały stare chme, które trafią niestety już na kompost, ale już mam pomysł, co tam w nich umieszczę tym razem, ale to już w następnych odcinkach. Na dziś dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli podobał Wam się odcinek, to dajcie mi znać. I pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka. Cześć! Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Możecie chmę nawozić. Najlepiej nawozem do sukulentów. Od wiosny, co jakieś dwa tygodnie. Pa!